Siemanna, siemandereczka, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w 860 odcinku filmików o gitarach, w którym zajmiemy się gitarą o numerze 260, więc 860, 260, 600 albo 1120. Tymże głupim wstępem chciałem zaprosić na kolejną recenzję, kolejne przedstawienie instrumentu od firmy LTD. Przypomnijmy tym, którzy nie oglądali wszystkich odcinków LTD, a jest cała playlista o tych instrumentach. Instrumenty LTD. Instrumenty LTD to są takie instrumenty produkowane przez firmę ESP, czyli Electric Sound Products. Firmę, która chociażby jest znana z rąk Metaliki, ale po prostu wachlarz artystów jest mega, mega długi. Nawet nasi polscy sataniści się tam dorwali do LTD. Wszyscy wiedzą, kto, nie wypowiadajmy tego nazwiska. Słuchajcie, no i generalnie LTD to są takie Epiphony albo Squire'y, czyli tańsze wersje tychże prawdziwych japońskich, tudzież amerykańskich customowych, ale japońskich instrumentów, które po prostu są takie super, super wypasione. No i generalnie jak zrobili tą serię, tą taką podmarkę LTD, no to robią takie instrumenty trochę bardziej, że tak powiem, na normalną kieszeń. Kiedyś robili je w Korei, potem trochę w Chinach, podobno też chyba w Wietnamie. Ten jest na przykład indonezyjski, więc prawie polski, bo do góry nogami flaga Indonezji to flaga Polski. Słuchajcie, dzisiaj jakiś głupi humor mam, głupie żarty cię mnie trzymają. W każdym razie o co chodzi, w tych seriach LTD, znaczy w tej pod tą marką LTD wychodzi bardzo dużo różnych instrumentów od serii 10, 50, 100, 200, 300, 400, 500 i 1000 i w ogóle 1500, 2900. To generalnie tutaj dzisiaj mamy takiego przedstawiciela serii EX260. Oczywiście EX gdzieś tam ukryte znaczenie ma i trochę odpowiada za Explorera. Natomiast 260 znaczy, że jest to seria 260 oznacza to, że jest to wyższy model niż EX250, który też gdzieś tam już na filmikach jest. O ile EX250 miał gryf dokręcany do korpusu czterema śrubami, tak tutaj mamy gryf wklejany. O, więc takie true story, bro. Zanim sobie tutaj opowiemy dalej o tym instrumencie, posłuchajcie, jak gra zdechy. Sama decha zrobiona jest z egzotycznego drewna, które zwie się agatis. A sam gryf zrobiony jest z klonu, palisandrowa, jeszcze podstrunnica. Zresztą dzisiaj u mnie to jest, słuchajcie, sierpień 2019, więc nie wiem, co tam jest u was, ale dzisiaj się dowiedziałem, że znieśli CITES na palisander w instrumentach, więc z powrotem będzie można używać. No ale tutaj instrument jest trochę starszy, 2004 rok i generalnie jeszcze mamy normalnie palisander według starych norm. 22 progi, takie medium jumbo, dosyć wysokie, ale nie takie super, super szerokie, olejowe klucze. Jak powiedziałem, korpus bardzo fajnym, takim oryginalnym, nawiązującym do Explorera klimacie. Główeczka o typowym kształcie dla ESP LTD. Dla wszystkich maniaków brandingu tutaj jest napisane ESP z tyłu na główce. Plastikowe siodełko. Gitara jest ustawialna, bardzo fajnie się dało ją ustawić, bardzo dobrze tutaj wszystko jest ładnie płaskie, równiuteńki gryf, progi, mimo tego, że jest to dosyć stary instrument i jeszcze są niepowycierane aż tak bardzo,
trochę jest sterana, tutaj ma jakiegoś tam odpryska, tutaj gdzieś tam ma jakieś odpryski, a progi wytrzymały, więc generalnie Gites Malines. Na barwach czystych da się na niej nawet pograć. Roland Jazz Chorus generalnie wyciąga z każdej gitary zajebiste barwy czyste, więc zobaczcie, jak zagrała na Jazz Chorusie, a potem wam powiem, jakie w niej siedzą przetworniksy. Ogłoszenia fokpasterskie. Bardzo dziękuję za każdą łapkę w górę zostawioną pod odcinkiem. Bardzo namawiam do zostawienia subskrypcji na tym kanale. Dzieją się tutaj rzeczy. Te rzeczy dzieją się w bardzo dużym stopniu dzięki patronom kanału, więc zapraszam do wspierania poprzez Patronite, poprzez guzik wesprzyj, a w opisie odcinka pojawiła się również nowa forma jednorazowego wsparcia. Jeżeli macie ochotę zrobić to w ten sposób, sprawdźcie. Za każdą dyszkę bardzo serdecznie dziękuję. Każda ta dyszka idzie na to, ażeby ten kanał był coraz to ciekawszy i coraz to lepszy. Dziękuję również za komentarze, które piszecie. Od razu powiem, że YouTube ostatnio wariuje i troszeczkę potrafi sobie randomowo te komentarze usuwać, nie publikować. Ja je widzę, wy ich nie widzicie, nikt ich nie widzi, robi się dziwnie. Ja generalnie komentarzy nie usuwam. Blokuję, banuję tylko chamów, buraków i prostaków, ale to jest chyba normalne. Każda forma kulturalnie podanej rozmowy i kulturalnie podanej krytyki jest mile widziana. Jeżeli chodzi jeszcze o patronów, w tym miesiącu oczywiście zaraz zaczną się wysyłki specjalnych fantów, ale jak zwykle jest również zabawa patronite'owa. W tym miesiącu do wygrania są 3 aktywacje wtyczki Amplitube 5. Bardzo gruba nagroda, a związana jest z tym, że są moje urodziny, więc na moje urodziny i nie urodziny kanału, tylko moje urodziny w tym miesiącu chciałbym dla was również mieć taki prezent. Dziękuję oczywiście za wszystkie prezenty i różne inne formy wsparcia tego kanału. Bardzo namawiam do skorzystania ze zniżek, które wam pozałatwiałem. Czytajcie opisy odcinków, tam się dzieją rzeczy. Można czasami nawet wyrwać i 20% zniżki na niektóre produkty. Zapraszam oczywiście wszystkich na mojego OLX-a. Jak wiecie, pozbywam się części z mojej kolekcji. Postanowiłem, że niektóre sprzęty powinny trafić w dobre ręce. Wbijajcie, sprawdzajcie, być może znajdziecie coś dla siebie. Jeżeli już macie gitarę, macie z nią problem, chcecie ją naprawić, chcecie ją wyregulować, chcecie ją dopieścić, wbijajcie oczywiście do serwisu Gitarowa Mgła w Łodzi. Dopieścimy, zrobimy, naprawimy, będziecie zadowoleni. Jeżeli robicie zakupy w sklepie Toman, a wiem, że tak się dzieje, bo dużo ludzi robi takie zakupy,
możecie spróbować zrobić to przez mojego reflinka, który również jest w opisie odcinka. Dzięki temu Toman wypłaci mi pieniądze i dzięki temu ja sobie może na przykład kupię nowy obiektyw, nowy mikrofon, może pojawi się coś ciekawego na kanale. Część z tych pieniędzy przeznaczam również na zakupy w Tomanie, więc jak się coś uzbiera, to kupuję na przykład tanie gitarki, jakiś tani efekt po to, ażeby móc testować te rzeczy dla Was. Dziękuję bardzo za wszystko, co robicie dla kanału. Ten jazz chorus to naprawdę nawala. Taki bas i w ogóle taka przestrzeń i taka zajebista rzecz, że głowa mała. Przetworniksy, jakie w tej gitarze siedzą, to przetworniksy amerykańskie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Powinny być amerykańskie. Są to przetworniki EMG HZ H4. Jak są nie H4, to potrafią być nie amerykańskie, tylko koreańskie. Natomiast te jeszcze moim zdaniem chyba są amerykańskie. Zresztą chyba w 2004 to chyba jeszcze nie robili w Korei, jeśli w ogóle. No więc generalnie są to zajebiste przetworniki i ja będę zawsze te przetworniki propsował. Generalnie EMG pisze, że jest to takie pasywne. EMG 81-85 to nie jest tak do końca, bo one nie grają dokładnie tak samo. Są to bardzo klasowe przetworniki i bardzo niedoceniane przetworniki. Generalnie do metalu, do łojenia i o konkretnej mocy. Ale jak słyszeliście, dało się pograć również czysto i ten instrument, mimo tego, że jest z takimi konotacjami metalowymi, no to jest instrumentem uniwersalnym w miarę, no, do cięższego łojenia, ale bluesy też pogramy. Mostek to oczywiście Tuneomatic i strunociąg taki stop bar. Z tego, co mi się wydaje, to są części Jinho, zarówno te klucze sygnowane tutaj napisem ESP, jak i ten mostek, to na pewno to jest albo Jinho, albo Sung Il. To są dwie firmy, które robią taki w miarę uczciwy, że tak powiem, hardware. Trójpozycyjny przełącznik, a więc gryfowy, dwa naraz przy czystych barwach, wielki props i bridge'owy, czyli do takiego łojenia na tłumieniu. Daje radę ten układzik i da się pograć. Sprawdźcie, jak dał radę na dwóch wzmacniaczach. Pierwszy będzie EVH5150 na niebieskim i czerwonym kanale, a potem będzie Mesa Boogie Mark 5 na kanale trzecim, w trzech tutaj takich Mark 2C+, Mark 4 i Extreme. I zobaczmy sobie, jak to nawala. Najpierw na jednym, a potem na takim drugim piecu do metalu. Thank you.
instrument. Z jego wad troszeczkę leci na główkę. Na pasku, jak jest zawieszony, to jest tak jakoś rozwieszony, że tak troszeczkę sobie, czekajcie, tu się odsunę. No, nie mam paska, ale leci na, tak troszeczkę nam leci na główkę i generalnie nie wszystkim musi przysporzyć, że tak powiem, tutaj to wygody. Mnie trochę tutaj, jak na nim sobie pograłem, to od tego opierania się o ten kant troszeczkę bolała ręka, ale to jest, myślę, że do przyzwyczajenia. Jakby zrobili trochę dłuższy ten, bo tu jest taki widzicie, takie ościenienie, nie? Jakby zrobili dłuższe to, o, widzicie to? To jest takie ścienienie. Jakby to zrobili, kurczę, dłuższe gdzieś tak dotąd, to nie byłoby tego kantu tu i byłoby trochę wygodniej, ale to taka generalnie pierdoła, do której można się przyzwyczaić. Bardzo wygodny, nie taki super płaski, ale raczej C-kształtny gryf. No mówię, nie jest taki super ultra cienki ibanezowsko-staro-jacksonowski, tylko taki jest, troszeczkę ma więcej tego drewna, ale jest bardzo, bardzo sportowy i bardzo fajnie się do tego trzyma. Dostęp właściwie do wszystkich tutaj jest pozycji, więc Gites majonez. No malowanie to jakże malowanie, no jak się tam komuś podoba, no to się podoba, jak się nie podoba, to się nie podoba. To już jest rzecz gustu. Akurat mnie do końca ten metalik taki zielonkawo-srebrny w tej gitarze może nie urzekł, ale też jakoś specjalnie nie szpeci. Generalnie, jak mówię, dobry instrument ze starych czasów jeszcze, powiedzmy, prawie, bo jest spod 2000 roku, więc nie łapie się na gitarowy old school. W każdym razie dobry instrument do łojenia, do grania metaliki, bardzo, bardzo fajny. Niektórzy powiedzą, że Xantyp, tam ty to tutaj podłączysz Jazz Horusa, podłączysz Mesa Boogie albo EVH-a, to ci wszystko zagra i generalnie tutaj wzmacniacz gra. To tak nie jest do końca. No oczywiście, że gitara elektryczna jest instrumentem z dobrym wzmacniaczem grającym dużo, dużo lepiej, ale też jest taka prawda z drugiej strony, że im lepszy wzmacniacz, tym więcej pokaże różnych niuansów instrumentu i jak są błędy, jak są jakieś fatalne że tak powiem, brzmienia, no to też będzie słychać, więc to nie jest tak do końca, że wzmacniacz uratuje, ale żeby nie było, że tylko te wypasy i tylko te takie super rasy, no to sobie włączymy Suprema. PV Supreme to jest takie coś, co właściwie jest moim zdaniem tak tym samym, czym jest Bandit. Jak się popatrzy na gałki na tym instrumencie, to właściwie jest to Bandit, więc przester z Bandita. Co prawda na innym głośniku i nie w wersji combo, tylko w wersji headowej, ale teraz przester z Bandita, trochę tańszy, trochę bardziej tranzystorowy i taki twardszy. Posłuchajmy. We'll be right back.
nawet chyba lipy na tym bandicie. Nie, no naprawdę, jest to przyzwoity instrument. Ja mówię, ja go sprzedałem za 1300 zł, czasem chodzą taniej, generalnie czasem też trochę drożej, czasem ludzie sobie je tam upgrade'ują jakimiś aktywnymi EMG, co też warto zrobić. Generalnie w tych granicach 1000-1400 jest to fajna rzecz do tego, żeby się zastanowić, jeśli szukamy instrumentu do metalu o takim nie do końca tuzinkowym kształcie, no bo nie da się ukryć, że ten kształt nie jest do końca tuzinkowy. Słuchajcie, żeby zamknąć nasz test już i żeby go więcej już was nie męczyć, pomęczę was jeszcze trochę. Marshall TSL-60 dawno nie było, więc niech sobie będzie. Czy kanały i zobaczymy, co tutaj się dało ugrać. Mamy kanał taki czysty, który się trochę przesterowuje przez te przetworniki, więc one są w miarę mocne i potrafią tam troszeczkę takiego brudu dodać, co jest fajne, więc na początku mieliśmy tego Jazz Horusa, który był ultra mega czysty, a teraz mamy takiego właśnie lekko przybrudzonego Marshalla. Kanał skrunchowany do grania rockowego, bo naprawdę też rockowo się na tym da pograć, więc trzeba było to w teście umieścić. No i oczywiście też kanał high gainowy, żeby nie było. A na sam koniec już po tym, że tak powiem, Marshallu, jeszcze dwa Joyo się pojawią. Dwa Joyo naraz w stereo, w ping-pongu, przez delaye, przez chorusy, przez rewerby przestrzenne, ambientowe i w ogóle wykręcone na lewą stronę. Więc jak mówię, przy odpowiednim układzie naszych efektów, przy odpowiednich wzmacniaczach, przy odpowiednich ustawieniach i przy odpowiednich zagrywkach, ta gitara da radę w różnych brzmieniach i to jest też jej plusem, ale plusem jest też jej fajne wykonanie. Zresztą powiem wam szczerze, że na tych seriach tak, no nawet od stówki w górę od LTD, to się raczej nie zawiodłem. I wszystkie te instrumenty zawsze dawały mi radość i zawsze były spoko. Będę je propsował mimo tego, że nie mam nic wspólnego z tą firmą. A może mógłbym mieć. Zawsze mógłbym mieć, ale nie mam. Trzymajcie się, pa, pa. Zauważyliście, jest to odcinek archiwalny. Odcinek archiwalny, który trochę ma na celu pokazanie też, dokąd ten kanał się dostał, dokąd ja się dostałem, robiąc to, co robię. A nie ukrywam, że nie udałoby się to, gdybyście nie wspierali mnie na różne sposoby. Głównie mówię tutaj o Patronite, będącym mega, mega trampoliną do tego, co robię. Mam tych odcinków jeszcze sporo, takich starych właśnie. No i nie chcę ich stracić, tak? Chciałbym je wrzucić. Ja
nagrywałem kiedyś naprawdę non-stop cały czas. Wtedy ten kanał w ogóle nie był kanałem, z którego, wiecie, zarabiałem pieniądze. Chodziłem do pracy, myłem śmietniki i generalnie prowadziłem sobie na YouTubku zabawę, tak? Ale no stało się jak się stało. W ogóle się nigdy nie spodziewałem, że stanie się to, co się stało, czyli że będę prowadził kanał na zasadzie tego, że będzie to moja praca. Jesteście dla mnie, jak powiedziałem, trampoliną. Dzięki wam to wszystko zrobiłem, więc mega, mega, mega dziękuję wszystkim, którzy ten kanał wspierają. A generalnie pewnie i tak bym to robił, gdyby nie była to moja praca, ale pewnie robiłbym to dokładnie tak jak tam, czyli jako odskocznie od obowiązków i pewnie nie byłoby tak gęsto na tym kanale, jak jest tutaj teraz, pewnie nie byłoby tych filmów aż tak dużo, pewnie nie działoby się tutaj aż tyle rzeczy. Wszystkich, którzy nie wspierają, jeżeli nie chcecie wspierać, chociażby namawiam do tego, ażebyście podziękowali patronom w komentarzach za rozwój tego kanału. Ja będę dziękował po 1000-kroć. Za każdym razem. Również chciałem bardzo pozdrowić jednego z fogowiczów, który nazywa się Stara Małpa, który właśnie dla was zmontował ten odcinek. Niestety nie ma końcówki samochodowej, bo końcówki samochodowe są... Mało ich jest, więc trzeba oszczędzać. Kręćcie końcówki samochodowe. Pozdrawiam, trzymajcie się, pa.